World League of Players. Światła zgasły, świetny start Majka, Michała, przepraszam, bo muszę się przyzwyczaić do tego. Tutaj już świetnie też Alfa Tauri, ależ że mocno zaatakowała na starcie. Obrócony teraz Red Bull, poleciał prawie w bandę Barnold, ale jakoś tutaj to wszystko wyratował na szczęście. No i zobaczymy za moment powrót właśnie Barnolda do ścigania. Teraz pytanie. Michael, blisko Adama. Żółta flaga. No problemy McLarena. Szkoda, no nie odpuszcza jakoś tutaj pech Adama. No kolejny wyścig, można powiedzieć, pod rząd z jakimiś większymi problemami. Dostać się do Mercedesów, które jadą przed nim. Luke zabiera się w tym momencie za wyprzedzanie. No i w tym momencie szósta pozycja. Walka z Patrykiem, koła w koło, można powiedzieć. No i widzimy, zobaczmy jeszcze ten drugi sektor, końcóweczka. Koło w koło z Patrykiem. Czy Mercedesy zmieniły tami blisko siebie? No i pytanie, czy Patryk będzie pół w stanie sekundy. Tutaj znaleźć jeszcze trochę tempa. No widzieliśmy, że naprawdę spora walka, ale mimo wszystko Luke przebił się na tą piątą pozycję. No i nie czekał długo na walkę. Pitlonix kontra Michał Petrycki walczą jeszcze tutaj ze sobą. No cóż, na razie Alfa Tauri musiała oddać wyższość tutaj Michałowi, ale to nie trwało zbyt długo. Walczą jeszcze ze sobą Mercedesy. No i zobaczmy, Michał Petrycki i Lille. Jakby nie patrzeć, bratobójcza walka właśnie w zespole Mercedesa w tym momencie. No i na razie Pitlonix korzysta na tej całej sytuacji. No i zobaczmy, Michał Petrycki kontra Pitlonix. Jak widać, nie miał kłopotów z uporaniem się. Teraz w tym momencie to Pitlonix będzie próbował atakować Mercedesa. No świetna walka tak naprawdę od pierwszego okrążenia. To oczywiście uwielbiają kierowcy. My też oglądać właśnie takie pojedynki. Odpuścił teraz Pitlonix. No widać było, że tam naprawdę agresywna część. Puścił w tym momencie Lila, który przebija się na drugą pozycję. Jeszcze tutaj Pitlonix walczy. Przebił się tutaj od zewnętrznej części Pitlonix. No świetne tempo też El Michaela po tym restarcie, ależ tutaj agresywnie zaatakował. No i w tym momencie już trzecia pozycja dla Astona. Bije się tam jeszcze Norris i Barnold. No i zobaczmy, Patryk też piąta pozycja dla Williamsa. Także naprawdę, no tutaj tabela mocno się podniosła. Michał, jakieś szanse, jakiegoś miejsca, żeby mógł zaatakować. Za to za plecami El Michaela dużo się dzieje. No i w tym momencie Luke niestety w kontakt z kierowcą Williamsa. Obrócony, no i w tym momencie spada na 12 pozycję. Lille
bok z Patryksem. Lekki kontakt. Oj, nie daje Patryk za wygraną. Naprawdę świetna walka. Side by side w tym momencie. No i zobaczmy, kto z tego wyjdzie lepiej. Czyli czy Patryks. No na razie to Patryks pokazał tutaj świetną klasę. Lil jeszcze nie odpuszcza. No i teraz naprawdę wyglądało, jakby jednak lepsze wyjście w tym zakręcie osiągnął kierowca Mercedesa. W międzyczasie walka. Michał Petrycki i Pitlonix zabiera się tutaj. Kontakt właśnie Mercedesa i Alfa Tauri. No i niestety Pitlonix obrócony. No tymczasem walka. Adam Modelarz, Patryks, L. Michael. No i pytanie, kto tutaj? Widać, że Adam wykorzystał oczywiście DRS. Świetnie zamknął tutaj, można powiedzieć, przestrzeń dla Stona. No jeszcze tutaj L. Michael próbuje walka z Patryksem. No i na razie właśnie to Aston L. Michaela przebija się na ósmą pozycję. Pitonix już się bierze do nowica i nie musiał, nie zajęło mu dużo czasu wyprzedzenia kierowcy Hasa. Niecałe chyba 0,2, aczkolwiek traci w tym momencie. Adam wciska się w przedostatnim zakręcie. Nowic będzie z lepszym wyjściem. Ale Adam z DRS-em. Co? Może być dive do pierwszego zakrętu, czy będzie? Jest dive. Jest kontakt lekki. No i mimo wszystko, ale teraz błąd. Był w stanie szybko to zjąć. Zobaczmy u Barnolda, no zapas baterii raczej tutaj woła o pomstę. Wychyla się Lil i atakuje do pierwszego zakrętu. No i zobaczymy, Barnold, na razie świetna obrona, wciska się Mercedes. No i niestety zabrakło troszeczkę. No i widzimy w tym momencie zamianę miejsc. Także Lil odzyskuje trzecią pozycję. No i teraz oczywiście wszystko będzie zależało od tego ruchu. Ależ zaskoczył Petrycki tutaj. Świetny manewr, Lil troszeczkę pogubiony w tym wszystkim. 0,9 tak naprawdę. Pitlonix no nie dał się zaskoczyć. Już atakuje Lila i tutaj do T1 zobaczmy, czy Alfa Tauri, czy Mercedes. Bok w bok, no i oczywiście przewaga opon, nie mogło być inaczej. No i zobaczmy, co tutaj dalej. L. Michael na razie bez zmian, piąta pozycja. Barnold, czwarta pozycja. No i oczywiście największy pechowiec Adam, który no będzie musiał jakoś odbyć karę. Dalej, teraz Patryks atakuje. No i w tym momencie szósta pozycja. Przebija się jeszcze przez to wszystko Haas. No ależ Nowis naprawdę zaskoczył teraz. Piąta pozycja. Patryks jeszcze tutaj próbuje atakować. No, Nowis na medach, Patryks na softach. Końcówka jeszcze tutaj na pewno będzie ciekawa. No i zobaczmy, Luke i Nowis. No, delikatnie można powiedzieć, Luke poradził sobie z Nowisem, który no przecież tak ładnie wystrzelił nam tutaj. No i teraz obrona, L. Michael i Patryks. No widać, że tutaj L. Michael za mocno nie walczył, no niestety, ale co prawda no jest to też w jakimś tam sposób sprytny ruch, no ale niestety błąd na wyjściu i niestety Aston Martin spada w tym momencie na siódmą pozycję.
Zobaczmy, Lil naprawdę bardzo blisko Pitloniksa. On zdaje sobie z tego sprawę, że nieważne, że są kary, zawsze widzimy w walce. No i w tym momencie 1-2 dla Mercedesa. Także scenariusz można powiedzieć najlepszy, ale Pitloniks nie oddaje tak łatwo, walczy i w tym momencie no świetnie to zrobił Pitloniks, druga pozycja. Blisko, blisko. Blisko uderzenia. No spokojnie. Teresem, ale jeszcze bym się odgryzał, Lil. Bok, bok. Lil już za Alphantauri, ale teraz będzie jeszcze do końca luk. No i oczywiście możemy to już ogłosić. Michał Petrycki wygrywa Grand Prix Bahrajnu, sezon drugi, Split Retro. Świetny wyścig w jego wykonaniu. No ale najważniejsze rzeczy dzieją się za jego plecami. Pitloniks, Luke czy Lil? Zobaczmy. Pitloniks, no. Nie. Luke wypada. Luke wypada z podium. L. Michael P4. Świetny debiut w Astonie. Naprawdę zawsze. World League of Players.